No właśnie, no jeszcze kolejna rzecz, o której często się zapomina, mówiąc o grach, tutaj będzie trochę taka wycieczka w bok, to gry jako narzędzia kreacji. Jeśli mówi się o edukacji medialnej, przemianie ról mediów, we współczesnym świecie to często wspomina się, że o ile klasyczna edukacja medialna uczyła krytycznego odbioru, czyli nie wiem, no, uczyła młodych ludzi tego, że może pewnej zdrowej podejrzliwości do mediów, tak? Tak, trochę prasa kłamie, trochę telewizja kłamie na zasadzie takiej, są różne sprawy, które wpływają na to, co dokładnie, jak wygląda materiał, który prezentuje nam telewizja, radio, cokolwiek. I żeby po prostu być krytycznym konsumentem, ale w wypadku ekspansji na naszą rzeczywistość nowych mediów pojawia się jeszcze jeden wątek, który staje się jakby nową linią społecznych podziałów. Chodzi o podział na aktywnych użytkowników i biernych użytkowników, tak? To znaczy dzisiaj jakby no możemy traktować internet trochę jak telewizję, czyli klikać sobie i tylko czerpać z niej informacje, ale możemy sami brać udział w jakichś społecznościach wiedzy, sami coś tam tworzyć. Oczywiście te dysproporcje wciąż są radykalne, bo na przykład badania pokazują, że mniej więcej jak 1% użytkowników YouTube umieszcza tam filmy, większość tylko ogląda, więc to jest znowu jakby widać już dzisiaj, że internet nie dokona tak wielkiej rewolucji, jakbyśmy wszyscy chcieli, bo ludzie jednak przeważnie są bierni i wolą, jak ktoś coś za nich zrobi i często za nich pomyśli. No ale właśnie, no, gry również mają ten element umożliwiający kreację i tak naprawdę od czasów gry Doom tak naprawdę gry są absolutnie w awangardzie takich przemian polegających na tym, żeby pozwalać użytkownikowi przetwarzać swój produkt na różne sposoby. O grze Doom wspominam dlatego, że właśnie no, chodzi o otwartość na modyfikację gier, czyli możliwość przetwarzania gier i wkładania do nich własnych mniejszych lub większych elementów, co ma dosyć duże znaczenie w edukacji, ale o tym powiem później. Następna kwestia to jest machinima. Nie wiem, na ile Państwu jest to znane pojęcie, ale to są po prostu filmy animowane, tworzone z użyciem gier komputerowych. Najsłynniejszą pewnie machinimą jest French Democracy. To jest taka słynna historia, kiedy na rynku pojawiła się gra The Movies Petera Molino. Ona, no właśnie, to była gra, która pozwalała prowadzić własne studio filmowe, ale oprócz tego w bardzo łatwy sposób tworzyć animacje według własnych scenariuszy. I to była w momencie premiery tej gry na przedmieściach Paryża po raz pierwszy zapłonęły samochody i młodzi ludzie z suburbii wykluczeni poza nawias społeczeństwa francuskiego ze względu chociażby na swoje pochodzenie etniczne tam bardzo ostro rozrabiali. Był sobie taki właśnie no, młody mieszkaniec francuskich przedmieść, który zdenerwował się, mówiąc krótko, tym, że relacje z tych zajść pokazywane w telewizji nie do końca odpowiadają jego oglądowi sytuacji, ponieważ jakby obowiązujący obraz w mediach francuskich był taki, że no właśnie, tutaj młodzi Arabowie, my ich tutaj przygarnęliśmy, płacimy im zasiłki, a oni jeszcze palą nasze samochody. I on nakręcił za pomocą gry The Movies w ciągu tygodnia naiwny i kiepsko zrobiony, ale kilkunastominutowy filmik. Umieścił go na serwerze gry w internecie, a później ten film był pokazywany przez kilkadziesiąt stacji telewizyjnych. I to był taki dosyć istotny przykład wykorzystania gry jako narzędzia kreacji, które jakby no, pozwala zaistnieć z własnym komunikatem w sferze publicznej. Też oczywiście to nie zawsze się musi wiązać z takimi spektakularnymi rzeczami. Jeśli Państwo sobie poszukacie polskich machinim na YouTube chociażby, to najczęściej będą to błahe filmiki robione z użyciem Sims 2 przez polskie nastolatki, które robią coś w rodzaju młodzieżowych telenoweli. To są koszmarne filmy, absolutnie, i one nie mają jakiejś wielkiej wartości no, artystycznej, to nawet nie ma co mówić. Ale wydaje się, że jakby bardzo fajny jest mimo wszystko, że wartością jest sam proces tworzenia, to znaczy pokazanie ludziom, że mogą być nie tylko konsumentami kultury, że kultura to nie musi być coś, co ktoś nam daje
jako pewien gotowy produkt i musimy to wziąć na jego prawach, ale że możemy też jakby sam z własnym głosem zaistnieć w sferze publicznej, nawet jeśli będzie to niezbyt ambitny film o, nie wiem, miłosnych perypetiach nastoletnich dziewcząt. I ostatnia kwestia, która jest też dosyć istotna, jeśli chodzi o edukację, to są tak zwane serious games, czyli poważne gry. Poważne gry, które stają się coraz częściej narzędziem rozmaitych kampanii społecznych. Słynny przykład to gra bodajże Food Force, którą zamówił ONZ, która ma pokazywać problem głodu w Afryce i wyczulać młodych ludzi w krajach, w których rzadziej się głoduje na ten problem i co można z tym zrobić. Coraz więcej serious games się pojawia, tylko oczywiście to jest ten problem, który też miałem to skojarzenie, jak Dominika mówiła o grach edukacyjnych i mówiła, że z grami edukacyjnymi nie do końca wiadomo, czy są one grami jeszcze, czy to są jakieś właśnie narzędzia edukacyjne. Problem polega przede wszystkim na tym, że gry edukacyjne z reguły mają niski budżet i młodzi ludzie nie grają w te gry, bo one wyglądają gorzej, słabiej i w związku z tym wydaje mi się, że mody, czyli modyfikacje gier są tutaj dla edukacji dosyć ważną sprawą. No właśnie, tutaj jeszcze wrzucę takie rozróżnienia cyfrowych tubylców i cyfrowych imigrantów, które ukuł Mark Pręski, amerykański badacz. Pojęcie oczywiście, to rozróżnienie nie jest idealne, bo ono jakby różnicuje ze względu na wiek, a to nie jest jedyny problem, ale niewątpliwie kluczowy. Otóż chodzi o to, że jakby no, dzisiejszymi klientami szkół, jeśli można tak powiedzieć, są właśnie młodzi ludzie, którzy spędzili w dużej mierze swoje dzieciństwo przed komputerami. I problem polega na tym, że przychodzą do szkoły, no właśnie, oni, czyli cyfrowi tubylcy, ludzie, którzy wychowali się w środowisku komputerowym, wychowali się na mediach elektronicznych. Po drugiej stronie biurka siada przed nimi cyfrowy imigrant, czyli człowiek, który nie porusza się w tym środowisku tak sprawnie, tak jak człowiek w obcym kraju. No i właśnie, no i to jest dosyć dramatyczne zderzenie braku kompetencji, z którym jakoś trzeba będzie sobie w przyszłości również w polskich szkołach poradzić, tak? To jest problem związany z tym, że jakby no, autorytet nauczyciela zakłada, że on musi wiedzieć więcej niż jego uczeń, ale niestety w wypadku nowych mediów, niestety w większości przypadków to uczniowie wiedzą wielokrotnie więcej niż osoby, które prowadzą z nimi lekcje. No i właśnie, no, gdybyśmy się zastanowili nad rolą szkoły współczesnej, jakby no, główną misją szkoły powinno być przygotowanie ludzi do funkcjonowania w otaczającym ich świecie. No i to jakby się pojawiają dwie dosyć istotne kwestie, które do polskich szkół myślę wchodzą i tutaj też nie ma co robić takiego właśnie no, naiwnego rozróżnienia na progresywny świat zachodu i zaściankową Polskę, gdzie to się nie dzieje, bo powoli myślę, to się dzieje. Ale na pewno szkoła musi się otworzyć na popkulturę i na nowe media, ponieważ no, dzisiaj młodzi ludzie często doświadczają trochę takiej schizofrenicznej sytuacji, to znaczy to, o czym mówi im się w szkole właśnie na poziomie kultury, nie ma nic wspólnego z tym, co oni robią po wyjściu z tej szkoły, tak? Tutaj każe się im czytać tylko i wyłącznie książki. Nie objaśnia im się świata, z którym oni i tak będą obcować i tak. Nie prowadzi się zajęć na temat telewizji, nie prowadzi się zajęć na temat gier komputerowych. Nie czyni się z nich właśnie no, krytycznych, świadomych odbiorców, co jest ogromnym zaniedbaniem, bo właśnie no, to i tak się dzieje, tak? Więc lepiej by było, gdyby szkoła udzielała pewnych wskazówek na temat nowych zjawisk kulturowych, a nie tylko okopywała się na zasadzie obrońców kanonu kulturowego, który oczywiście jest ważny i to również musi być, ale no właśnie, no tutaj ten problem edukacji medialnej, która w chwili obecnej w Polsce funkcjonuje tylko na zasadzie międzyprzedmiotowej ścieżki nauczania, czyli jeśli nauczyciel bardzo chce, to może w ramach swoich zajęć poprowadzić, tracąc czas, bez żadnego wsparcia, bez dodatkowego wynagrodzenia, poprowadzić takie zajęcia, czyli jest to taki trochę listek figowy, który ma pokazać Komisji Europejskiej, która domaga się od wszystkich krajów Unii Europejskiej wprowadzenia edukacji medialnej, że u nas coś w tej sprawie się robi, ale tak naprawdę robi się niewiele.